Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Jan Radowicz, to jest kolejny odcinek symulatora SimRail i dzisiaj dalej kontynuujemy nasz dyżur. I to był pociąg 91340. Okej. Trzy, jeden, jeden, sześć. Trzynaście, dwadzieścia, jeden na kwartów. Okej. Piętnaście, trzy, dziewięć też odjechał na Żyrardów. Dziewięćdziesiąt jeden, 340 też odjechał. I 3-1. Za 14 może się szykować do wyjazdu. Poczekajcie, poczekajcie. 3-1-114. Super. Lecimy tym towarkiem, panie, lecimy. Trzydzieści jeden, 114 do Pruszkowa. Nie to. A nie miałeś jechać. No jedziemy, jedziemy. Co jest?
42009 do Żerardowa. Pojechał. I ten sobie tu będzie wieszczał. Standardowo. I co stworzy się, stworzy się. O, 2 minutki, nieźle. Jest źle. A ja nie temu wysłuchałem. Hihi. Ja nie temu wysłałem. No cóż, zdarza się. Dobra, to co tam w końcu odjechało? Lecim 19941, no to jest ten regionalny. Nie mam tu dojedzie. Chwila minie. Czemu 3.1.112 nie dojechał? Tego nie wie nikt.
Był we Włoszczowej Północy. Zatwierdzony. Dalej już no, nie widział. No cóż. Zdarza się. Chodź, on widma. Dziewiętnaście, dwadzieścia jeden. A żyrardów. No dobrze. A, bo ja nie do tego kliknąłem i się teraz zastanawiam, czemu się nie chce podać, tak? 9-1-3-4-2. I super. O to chodziło. Szesnaście, 121. Korytowa przelotem. A nie ma najmniejszego problemu. No i jeszcze ekspres z Korytowa opóźniony pojedzie. Ale to najpierw ten tu planowy musi przejechać. 91342 już zgłosimy.
3, 4, 2. No bo najpierw planowy, potem opóźniony Pendolino, nie? A czekam aż w końcu tutaj dodadzą ETCS-a z prawdziwego zdarzenia, nie? O tych Pendolino, to wtedy będzie można jeździć. Piętnaście, 21. Przejeżdżę sobie. Powinniśmy go widzieć. Jedzie. Dać 120, a nie, raczej stówka, nie? Jest na semaforze. Ekspres. Do Łodzi. Zgłaśmy, że odjechał. Cztery, jeden, jeden, sześć, przelot przez Grodzisk Mazowiecki podany. Dziewiętnaście, dziewięć, cztery, jeden. Ten musi wjechać na tor 14, no ale jeźdź tym Pendolino. A nie? Dobrze. Cztery, jeden, szesnaście na Pruszkowa. 121 do Korytowa. Okej.
No dobrze, drodzy Państwo, i tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.